Nicole i Freddy są tak różni, jak tylko może być rodzeństwo. Mamo! Dzięki za śniadanie, muszę iść. Dzień dobry, kochanie. Czekaj, Freddy zapomniał swojego pudełka na lunch. Dasz mu to? Pa, pa! Freddy, mama chce, żebym dała... Spadaj! Hej, stary, co tam? Freddy, twój obiad? To nie moje, jestem za fajny na pudełka. Psst, nie zawstydzaj mnie. Daj mi moje śniadanie. Pospiesz się. To nie jest twój plecak. Nawet nie uwierzyłbyś, stary. Czekaj, co to jest? To nie moje. Zapomnij o tym. Zaraz wracam. Co za bałagan. Tyle błędów. Czy jesteś zakochana w Polu? Freddy, oblałeś test? Mama wie? Chodź, porozmawiajmy. Co to wszystko? Jak śmiesz? Przepraszam? Kłóćcie się dalej. Mam pomysł. Możemy sobie pomóc. Moja siostra odrobi za mnie pracę domową, a ja dostanę same szóstki. Mój brat uczyni ze mnie królową balu i Paul się we mnie zakocha. Pasuje? Zgoda. No dalej, Nicole, skacz! Raz, dwa, trzy! To beznadziejne. Biegnij, biegnij! Za wolno! Jaki masz problem? Nawet zombie byłby szybszy. Poczekaj, ktoś dzwoni. Co to jest? Numer telefonu Paula. Tak! Ta wizytówka jest bezcenna. Odleciała. Hej, chłopaki, pamiętacie numer na karcie? Dajcie znać w komentarzu, abym mogła zadzwonić do Paula. Rusz się. Oddzwonię do ciebie. Świetna robota, siostrzyczko. Nicole znowu siedzi sama w stołówce. Hej, Freddy! Co oglądasz? Nic. O, hej, Freddy! Cześć, siostrzyczko. Co tam? Nikt nie chce ze mną siedzieć. Cześć, Freddy. Co się dzieje, Freddy? Wszyscy cię kochają. Zaczekaj, mam pomysł. Cześć, mamo. Upiekłem ciasteczka. Zaoferuj je ludziom, a wszyscy będą chcieli być twoimi przyjaciółmi. Hej, chłopaki, kto chce domowych ciasteczek? Smacznego! Hiu, obrzydliwe! Co jest nie tak z moimi ciasteczkami? Hiu, są niejadalne! Co się stało? Postępowałem zgodnie z przepisem. To jest książka kucharska z psimi przepisami, Freddy. Liczą się chęci. Paul, spotkajmy się w parku za godzinę. Wyślij. Jesteś najlepszy. Weź słuchawki i rób, co ci powiem. Testowanie, testowanie. Paul? Gdzie jest Freddy? Dobra, chodźmy. Posłuchaj mnie, siostrzyczko, idzie ci świetnie. Zaproś go, żeby usiadł. Usiądźmy, Paul. Więc opowiedz mu jedną zabawną historię. Psz,
pszczoły? Nie słyszę cię. Nicole, wszystko w porządku? Muszę iść. Nie, Paul, nie odchodź. Dzięki za pomoc, Freddy. Oto nasz plan. Wyleję wodę na pola, a ty podbiegniesz i zakryjesz go jak prawdziwa bohaterka. Chodź za mną. Hej, Paul! Co się z tobą dzieje? Cześć, Paul! Przepraszam, stary. Czas na zdjęcia do albumu. Uśmiech! Następny! O, spójrz! To ta luzerka. Daj mi swoją torbę. Świetnie wyglądasz, kujonko. Jesteś świetną stylistką, Karol. Co? Moja siostra Nicole, tak mi przykro. Pozwól mi pomóc. Teraz wyglądasz niesamowicie. Wow, jest taka stylowa i sexy. Dzięki, Freddy. Paul idzie na randkę. Musisz zobaczyć konkurencję. Hej, Nicole, gdzie jest twoje przebranie? Zobaczą cię. Zrób maskę. Nie, Paul, czekaj. Mam dla ciebie pyszny prezent. Romantyczna złota galaretka. Spróbuj. Co? Nie ma mowy. Hej! Nicole? Kto to jest? O nie! Za dużo galaretki. Hej, wszystko w porządku? Cześć, Paul. Suzy, po prostu spadajmy stąd. Oto jak rozwiązać to zadanie, rozumiesz? Nie. Okej, spróbuję to wyjaśnić. To jak mecz piłki nożnej. Jeśli trójka jest w obronie, to atak ma pierwiastek kwadratowy. Rozumiesz już? Oczywiście, że nie. Dobrze, nowy plan. Weź kontroler. To twoja ulubiona gra. Teraz zastąpmy graczy liczbami i kontroler kalkulatorem. Rozumiesz teraz? Tak, pokonałem to zadanie. Świetna robota. Cześć, Paul. Cześć, Paul. Jesteś wszędzie. Hej, chcesz iść ze mną na bal maturalny? Ja? Tak, oczywiście. Moje marzenia się spełniły. Okej, miłośniku zadań. Oto wzór miłości dla ciebie. Ty plus korona równa się królowa balu. A to pomoże ci zwrócić na siebie uwagę Paula. Oto składniki. Po pierwsze, ładna sukienka. Po drugie, idealne włosy. I po trzecie, czarujący uśmiech. Rozumiesz? Na co czekasz? Jestem gotowa. Nie o to mi chodziło. O, racja. Mój najczarniejszy uśmiech. Prawie. Tak, zapomniałam szminki. Aha, Nicole. To beznadziejne. Prawie gotowe. Voilà! Wyglądasz jak prawdziwa królowa. Naprawdę? Dzięki, Fred. Jestem gotowa. Cześć, Paul. Idziesz? Wejdź, June. Gdzie jest Freddy? Co? Ale mieliśmy iść razem na bal maturalny. Razem? Z tobą? To zabawne, ty mały luzerze. Nie jesteś moim przyjacielem. Wynoś się z mojego domu. Hej!
Ej, siostrzyczko, pójdziesz ze mną na bal? Będziesz najlepszą królową balu w historii. Wiesz co? Nie chcę już nawet korony. Mam już wszystko, czego potrzebuję. Podobała ci się nasza nowa historia? Daj nam znać w komentarzu, czy masz rodzeństwo i czy się dogadujecie. I pamiętaj, subskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę i kliknij dzwonek. Nie przegap żadnych nowych, zabawnych filmów na WooHoo!